Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o produkcie Nextoola, ale nie będzie to ani multitool, ani nie będzie to nóż. Będzie to latarka. Przed Wami model Outdoor High Performance. I w ramach krótkiego wstępu małe podziękowania dla mojego serdecznego kolegi Eryka, z którym się widzimy rzadko. Natomiast jak już się widzimy, to się nagadać nie możemy, a przyszło nam kiedyś kończyć razem technikum jeszcze w dawnych, zamierzchłych czasach. I Eryk jest człowiekiem, który robi research i potrafi mnie absolutnie zaskoczyć, bo wiedziałem, że Nextool robi multitoole, wiedziałem, że robi jakieś nożyki, wiedziałem też gdzieś z tyłu mi się kołatało, że robi latarki, natomiast nigdy nie pomyślałem, żeby taką kupić i wytestować. I Eryk mówi, masz, zobacz, pokaż, używaj. Pewnie się sprawdzi. No i według mnie jest to propozycja latarki domowej. To jest taka specyficzna moja kategoria. Duża latarka o całkiem sporym zasięgu, z dużą baterią, której nie nosicie na co dzień. To nie jest latarka do EDC, to jest latarka do użycia w domu. Jak macie gospodarstwo, wieś, obejście, działkę na przedmieściach, albo nie wiem, jakąkolwiek działkę, domek, bliźniak, szeregowiec i tak dalej. Musicie mieć sporą widoczność, co się dzieje na tej działce i wtedy jest potrzebne światło po zmroku, szczególnie porą jesienno-zimową i właśnie latarka domowa jest czymś takim. Ale latarka domowa przydaje się w remontach, w wielu ciasnych miejscach mi się naprawdę latarka przydawała. Przydaje się w różnych sytuacjach podczas majsterkowania, napraw w piwnicach i również u mnie, mimo tego, że mieszkam na drugim piętrze w mieszkaniu, to też się przydaje, bo czasami trzeba oświetlić przedpole. No i jak sąsiad gdzieś tam czasami wychodzi, to ja sobie oświetlam gigantycznym snopem światła z mojej Q8. Natomiast ta latarka, mimo że słabsza, też całkiem sprawnie będzie sobie radzić i zaraz Wam o niej opowiem. Reasumując, jest to propozycja latarki domowej od Nextoola za naprawdę niewielkie pieniądze. Także jeszcze raz bardzo Erykowi dziękuję. No i chciałbym powiedzieć, że to może być alternatywa dużo tańsza od C7, czyli Fenixa C7, którego kiedyś Wam pokazywałem, kiedyś używałem. Q8 zastąpiła u mnie C7, dużo potężniejsza i większa latarka, ale to jest takie, wiecie, moje fanboystwo trochę, nie, że sobie kupiłem taką. Natomiast C7 świetna latarka do dziś, ale to może być tańsza alternatywa na troszkę inne ogniwo. Więc przechodzimy już do rzeczy. I jak już przechodzimy do clou tego materiału, to powiedzmy sobie o cenie i o gwarancji. Nextool daje międzynarodowo gwarancję roczną od daty, kiedy przyjechał Wam ich produkt, czyli niezależnie czy to multitool, czy to latarka, od kiedy Wam przyjechało, odpakowaliście, macie, super, macie rok gwarancji, takiej międzynarodowej. Na AliExpress, jeżeli kupicie tę latarkę, można jeszcze mieć 30 dni na wspór, to jest, zdaje się, od AliExpress, więc jakby coś było nie tak, zawsze możecie odesłać, prosić o zwrot pieniędzy, prosić o nowy, dobry produkt, czyli mamy roczną międzynarodową gwarancję i do tego mamy jeszcze 30 dni na spór, pewnie w większości chińskich sklepów, aplikacji sklepowych, oprócz temu tam nie ma takich w ogóle latarek, tam są tylko takie malutkie edecowe jakieś latarki, wiecie, pokazywałem, możecie sobie sprawdzić. Jeżeli idzie o cenę, to w Polsce widziałem na Allegro jakieś koniki, pewnie tam kupują B2B i sprzedają w Polsce, dystrybuują to tak, wiecie, na lewo, bez jakichś tam dodatkowych obciążeń, gwarancji dla klienta, konsumenta, to jak 3 tygodnie sobie poczekacie, to nawet się podobno da za 100-110 zł tę latarkę wyrwać. W Chinach widziałem tam około 120 zł, to jest taka stała cena, jakbyście pewnie jakąś promkę trafili, jakieś święto chińskie czy coś, to myślę, że poniżej 100 też byście zeszli. I teraz opowiem Wam o tym, co ta latarka potrafi i oferuje i musicie sobie odpowiedzieć, czy warto. Przechodzimy do wymiarów wagi materiałów oraz do jakości wykonania i zaczniemy od wagi. Latarka z baterią w środku waży 350 gramów i 265 bez baterii, jakby ktoś chciał przenosić na przykład albo przewozić, nie mógłby baterii mieć w środku. Tak jak mówiłem, latarka domowa to nie jest latarka nadająca się do EDC. Jeżeli idzie o wymiary, to głowica tutaj, średnica tej głowicy, bo ona nie jest takim idealnym okręgiem, o czym Wam za chwilę opowiem, ale średnica tej głowicy to jest 59 mm na 164 mm długości całkowitej tutaj od tego końca do tego końca, no i oczywiście 34 mm mamy tutaj tą tubę, ten cylinder taki, za który można złapać i w którym to w korpusie mieści się oczywiście ogniwo. Jeżeli idzie o materiał, to mamy tutaj cały korpus zbudowany z aluminium lotniczego A6061T6, czyli klasyka, jeżeli idzie o wytrzymałe latarki outdoorowo, edecowo, prepersowo, survivalowe, powiedzmy, no klasyczne latarki chińskie, wszystkie mają praktycznie taki korpus. No ale tutaj mamy anodyzację, tylko nie napisane jaką, podobno twarda, ale jaki typ, co i jak, to tego już tutaj nie mamy. Jeżeli idzie o inne rzeczy, to mamy tutaj odporność na upadki do 1 metra. Tutaj mamy taki dość duży kołnierz, on ze 2-3 mm wystaje, więc chroni szkło. Szkło
nie wiem jakie, wydaje się być dość cieniutkie to szkło, tak po tykaniu po prostu paznokciem. Tego nie sprawdzałem, nie rozkręcałem całej głowicy, nie wiem czy bym był w stanie to zrobić samemu. No ale to szkło nie wydaje się jakieś wybitne, o szkle też nikt nic nie pisze, pewnie jakieś szkło po prostu. Mamy też na pokładzie normę wodoodporności, jest to IPX7, czyli nie ma pyłoszczelności, zawsze zwracam na to uwagę. Natomiast jest to niższa trochę norma niż zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do chińskich latarek. No ale powiedzmy sobie szczerze, deszcz, zachlapanie, jakieś wiecie, bryzgi, woda, upadek do wanny, kałuży, czy do jakiegoś takiego mokrego miejsca, czy nawet jakby się po tej latarce woda lała, nic jej się nie stanie. Myślę, że jakbyście do jeziora ją wrzucili, po chwili wyciągnęli z niej jakiejś wybitnie dalekiej głębokości, czyli gdzieś przy brzegu, na rybach na przykład, to myślę, że też problemu by nie było i nic by się tej latarce nie stało. Więc ta wodoodporność jest wystarczająca. Zawsze może być lepiej, natomiast tutaj jest wystarczająco. No ale jeszcze mamy tutaj jakość wykonania i ja sobie pozwolę o designie trochę powiedzieć, bo Nextool ma swój własny język projektowy już i to ewidentnie widać. W ogóle Nextool podobno jest marką pod marką Xiaomi, natomiast mimo poszlak i mimo tego, że niektórzy podpisują to jako Xiaomi Nextool, no ja nigdzie nie znalazłem dowodów wprost, więc ja nie będę mówił, że to jest marka Xiaomi. Są jakieś współprace, są jakieś takie, wiecie, podobne projekty. Ten język projektowy jest podobny do Xiaomi. Nie mogę powiedzieć, że to jest na 100% to. No na przykład Xiaomi kiedyś w kwestii narzędzi z Wichą współpracowało, niemiecką, gdzie palnąłem straszliwy błąd i myślałem, że to jest w ogóle podmarka Xiaomi, nie? Ale to tak nie było, więc czy to jest podmarka Xiaomi? Na 100% nie wiem, są duże poszlaki na to, że jest. I tam rządzi w ogóle jakiś inżynier w tym Nextoolu, a nie menadżer, więc prawdopodobnie tak może być. Ale dowodów nie mam, za rękę nikogo nie złapałem. Powiązania chińskich firm pomiędzy sobą są bardzo mętne. Natomiast język projektowy jest bardzo klarowny i bardzo mi się podoba. Ta latarka jest bardzo ascetyczna w swojej budowie. Wszystko jest proste. To jest niby, wiecie, antypoślizgowe, ale to wam zaraz powiem, że to średnio działa. To jest po prostu przyjemne w dotyku. Tu jak mamy ten radiator, czyli miejsce, w którym ta latarka najwięcej ciepła powinna oddawać, też jest wycięty tak, że jest przyjemny, nie haczy. Tutaj mamy właśnie takie pościnania, takie wiecie, takie płaskie, żeby to było pościnane, żeby to nie był idealny okrąg, żeby ona się nie turlała. Oczywiście absolutnie to nie działa, ona się pięknie buja i się pięknie turla, to absolutnie nie działa, to jest tylko designerski taki chwyt, ale ogólnie projektowo ta latarka bardzo mi się podoba i zgrzeszę, ale powiem, że bardziej mi się projektowo podoba niż moja Q8 projektowo, tak wiecie, no, to jest trochę inny typ latarki, inaczej jest zbudowana, ale jeżeli idzie o projekt design, to mi się bardziej podoba i dużo bardziej mi się podoba od tej C7, która była taką turbo, super, hiper mocną latarką roboczą. Tutaj projekt dużo bardziej mi się podoba i te rozwiązania Nextoola naprawdę są bardzo przyjemne. No i te szare kolory, szara głowica tutaj, czarne. Wszystko jest pięknie zrobione, pięknie powycinane, nie ma niedoróbek, nie ma nic, wszystko jest idealnie pokryte. Naprawdę do jakości wykonania się przyczepić nie mogę. Jakbym pierwszy raz tą latarkę zobaczył i nie słyszał w ogóle o specyfikacji, to bym powiedział, nie no, droga musi być. To już musi być droższe urządzenie, to ze 300 trzeba dać. No bo sobie porównajcie jakieś wurkosy sofirne, jak one wyglądają. Super, hiper taktyczne, wiecie, aggressive knurling, jak pisze Armytek, tam jest. A tutaj jest wszystko takie spójne, ascetyczne, estetyczne. Bardzo mi się to podoba, więc projekt na plus, jakość wykonania bardzo na plus. Cechy są nie najwybitniejsze, no ale też rozumiejmy to przez pryzmat ceny. Natomiast są tu też ciekawe rozwiązania technologiczne i do tego właśnie teraz przejdziemy. I zaczniemy sobie od tego, że mamy tu dziurkę na ogonek i ogonek dostajecie podobno w zestawie, natomiast mnie chyba Chińczyki oszukali, albo ja po prostu gdzieś tam tym wieczorem zgubiłem ten sznurek i nie mam tej smyczki. Wielu ludziom się to przydaje, moja mama tego używa, no więc trochę szkoda, że nie mam, no ale trudno. Mi się w sumie nie przydaje, więc ja tego nie używam, więc okej, nie mam tego, odpuszczam. No ale macie tutaj dziurkę na ogonek i ogonek dostajecie. Tutaj ten kołnierz też jest taki wielki, więc w razie czego jakby był upadek, to się nic nie stanie. Jeżeli idzie o inne rzeczy, to mamy tu tylko jeden przycisk, mamy tu wskaźnik naładowania, o czym zaraz. No i oczywiście zacznijmy sobie od ogniwa, bo ono jest dość ciekawe, które napędza tę latarkę. Jak widzicie, ogniwo jest brandowane Nextoolem, czyli pewnie robi to jeden z trzech głównych producentów na świecie. I to jest ogniwo 26650 o pojemności 5000 mAh. To nie jest ulubione ogniwo wśród latarkowych fanboyów. Wszyscy wolą 21700, bo ma większą gęstość. Natomiast ostatnio Xstar do mnie napisał, że oni takie ogniwa mają już 6000 mAh, czyli pewnie ktoś im chyba robi, bo oni sami nie robią ogniw. Przynajmniej Diodek nic na ten temat nie mówił, ale może napiszę do niego wreszcie, bo się gość zna, to może mi trochę pomoże. Więc tutaj mamy ogniwo 26650, dość niestandardowe, grubsze niż 18650, niż 21700.
700, ale krótsze takie, wiecie, no trochę inne jest to ogniwo. Mało jest latarek na coś takiego, więc jakbyście chcieli kupić tę latarkę, bo macie dużo takich ogniw, to spoko, a jakbyście chcieli kupić tę latarkę, używacie samych 21700 albo 18650, to wam będzie przeszkadzać. Natomiast ładowarki obsługujące 18650 najczęściej obsługują takie ogniwo. Ono jest niezabezpieczone. No i można sobie tutaj wkładać bezpiecznie, tu mamy plusik napisany, jest też ochrona przed odwróconą polaryzacją, mamy tutaj uszczeleczkę, jak widać są dwie sprężyny, więc to ogniwo sobie w środku troszeczkę jeździ, tak jak w armytekach. Oni chwalą się, że to jest jakiś super innowacyjny system ochrony ogniwa, natomiast w latarce za 100 też się da. Ja nie wiem, czy ja takim hejterem ostatnio armyteka się zrobiłem. Ja nie jestem hejterem armyteka, ja po prostu cisnę po niektórych rozwiązaniach marketingowych, bo ja lubię być szczerym wobec was, więc cisnę po czymś. No i nie lubię micro USB, więc tu armytek ma zawsze. Zawsze dostaje po tyłku ode mnie za to. Tu USB-C, już wam pokazuję, rozkręcamy sobie od góry głowicę i w tym gwincie może to być troszeczkę niewygodne, ale jest to bardzo ciekawe rozwiązanie pod względem takiego, wiecie, zabezpieczenia klasycznego, no bo to jest lepsze niż taka zaślepka. Tu lepiej mieć uszczelkę, lepiej mieć gwint i to jest lepsze niż zwykła zaślepka, że och, sobie zaślepię. No i jak się urwie taka gumowa, to już wtedy nie macie zabezpieczenia, a tutaj wystarczy latarkę skręcić i zabezpieczenie jest. I to jest USB-C, którym ładujecie z napięciem 5V i natężeniem 2A, natomiast nie ma tu zwrotnego ładowania, czyli tą latarką nie naładujecie sobie na przykład smartfona w sytuacji bardzo, bardzo awaryjnej. No niestety tego nie ma, no ale też patrzmy przez pryzmat ceny. Producent pisze, że to ogniwo też w tej latarce, ładując ją właśnie tutaj przez ten port, da się naładować od 0 do 100% w 3 do 5 godzin. No dość duży rozstrzał, ale tak napisał. I teraz jeżeli idzie o osiągi, to mamy tutaj diodę od Cree. I producent wprost nie pisze, co to jest za dioda od Cree. Ja w sklepach, na aukcjach, no nie na stronie producenta, ale w różnych innych wszystkich miejscach znalazłem informację, że jest to dioda Cree XHP50.2, czyli tej już ciut starszej generacji, ale wszystkie armyteki na takich starszych generacjach ciągną, nawet te najlepsze, więc nie ma tutaj żadnego wstydu. Jest to dobra dioda, jeżeli to jest ta dioda, bo też nie gwarantuję na 100%, że jestem pewien, że to jest ta dioda, bo wyciągnąłem, odczytałem z tyłu i mówię, o, to jest ta na pewno dioda. Natomiast maksymalne osiągi 2000 lumenów, 380 metrów zasięgu, kandeli nie mamy podanych, tutaj jest światło podobno jasne, 6500 kelwinów, taka barwa, no i maksymalnie może w najniższym trybie latarka ta świecić 140 godzin. Jeżeli idzie o sterowanie, to mamy 5 trybów i te tryby to jest 25 lumenów, 200 lumenów, 560 lumenów i 2000 lumenów, więc macie do wyboru, do koloru, no tylko jest jedna bardzo denerwująca rzecz. A ta denerwująca rzecz to jest włączanie się od razu z automatu trybu turbo. Dla mnie powinno być odwrotnie. Włączacie tryb słaby, potem macie te mocniejsze, a jak chcecie, to nie wiem, dwuklikiem można włączyć turbo. Tutaj sterowanie jest takie, wiecie, nowatorskie i różne od innych producentów, natomiast bardzo denerwuje mnie to, że włącza się od razu turbo. Jak sobie naciśniecie, to macie od razu turbo i świeci na turbo. I teraz, no jak sobie siedzę w oświetlonym pokoju w dzień i jeszcze mnie jakaś lampa doświetla, nie, no to się nic nie dzieje. Tylko jak sobie siedzę w ciemnej nocy i na przykład chciałbym coś znaleźć, to jak sobie przywalę 2000 lumenów, nawet odbitych od ściany, od, nie wiem, okna, od samochodu, od czegokolwiek, albo od jakiejś bliskiej powierzchni, typu podłaga albo ciasna szafka, no to niestety... No ale to będzie bolało, w oczy będzie strasznie bolało i przez kilkanaście sekund po takim turbo to nic nie będę widział. Więc to rozwiązanie mi się nie podoba, jak mnie tam słuchacie w tym Nextoolu, to odwróćcie to. Zaczynajmy po prostu od najniższego trybu i przechodźmy do tych wyższych, a turbo to zróbmy sobie na czymś osobnym. Ale zanim o tym sterowaniu, tak sobie włączycie tę latarkę, to mamy tutaj cztery kropeczki. Jak widzicie, trzy u mnie świecą. Jak sobie jeszcze raz wyłączę, o, proszę bardzo. I, no turbo oczywiście, i one pokazują status naładowania, czyli 175, 50, 25%, no i 0 kropeczek to 0% baterii, więc jest wtedy rozładowana latarka, trzeba ją iść, rozkręcić i podłączyć. Natomiast jeżeli idzie o sterowanie, to jest dość ciekawe, ponieważ jak naciśniecie sobie ten przycisk, to włączycie latarkę, jak sobie znowu naciśniecie, to ją wyłączycie. Żeby zmieniać tryby, wystarczy dotykać. Trzeba lekko wcisnąć. Nie naciskać, tylko lekko przycisnąć. To jest prawie stary ekran dotykowy, taki wiecie, niepojemnościowy, tylko taki na przycisk, nie? Na wcisk. No i to mamy takie zwykłe tryby, te cztery, o których wam mówiłem. Mamy też strobo, czyli włączamy, przyciskamy dłużej i nie będzie strobo, tylko będzie SOS. Jak sobie odpowiednio długo przyciśniemy,
to się ten SOS cały czas będzie wyświetlał. Jeżeli idzie o strobo, to to jest dość ciekawe, bo oni mówią, że trzeba tylko przytrzymać. No to ja sobie sam mogę strobo robić. Sam. Jak wciskam szybciej, to mam strobo. No bo tak latarka działa i tak zawsze włączacie turbo. Więc dla mnie to jest trochę bez sensu, no bo skoro włączam i mam turbo, i przycisnę i mam turbo, to jest bez sensu. Zróbmy tak, że od najsłabszego będziemy przechodzić, a jak będę przyciskał tak chwilę, to będę mieć turbo. I strobo w turbo, jak będę sobie szybciej przyciskał. To będzie intuicyjne. Więc to sterowanie jest różne od innych producentów. Nowatorskie w pewnym sensie. Takie zużyte słowo jak innowacyjne. Chociaż nie wiem, może inni producenci też tak mają. Natomiast według mnie jest źle zaprojektowane. Jest zaprojektowane odwrotnie. Ktoś tego nie przemyślał. No ale umówmy się, to jest latarka robiąca graty, złomy takie, wiecie, ze stali, z aluminium i niekoniecznie zawsze muszą być dobrzy w zrobieniu elektroniki. No bo skoro turbo i tu turbo, to po co to się dubluje? Zróbmy od najsłabszego trybu, będzie gitara, będę włączał i już mam najsłabszy tryb. Tyle, koniec, kropka. Jak będę chciał coś dojrzeć, to mam turbo. Tak jest zrobione w takiej taniej latarce, w tym Borucie V3 czy jego klonach i to działa, naprawdę. Najsilniejszy tryb turbo jest tylko przy trzymaniu przycisku i koniec. No jednak mogliby zrobić to lepiej po prostu. Takie mam narzekanie ogólnie, ale za te pieniądze 2000 lumenów i 380 metrów zasięgu. Ja w pierwszy dzień, będąc u siebie na wsi, jak ją dostałem, bo akurat Eryk był u mnie, no to rozświetlałem sobie pola. Nie odpuściłem, żeby w nocy nie spróbować rozświetlać sobie rzeczy. No i sarenkę wypatrzyłem jakieś 200-250 metrów dalej. Bez problemu. Snop światła ją pięknie otulił. No i można było sobie na nią popatrzeć. Sarenka pokiwała głową i oczywiście uciekła, bo akurat w szkodę wlazła, bo na warzywnik przyszła. No ale to nie chodziło o to, żeby ją przegnać, wygnać, bo można było ten warzywnik ogrodzić. W następnym roku tak będzie. Pozdrawiam moją mamę bardzo serdecznie. No, mimo tego, że nie chciałem jej krzywdy zrobić, to tylko ją oświetliłem, ale sarenka stwierdziła, że nikt jej w oczy świecić nie będzie, idzie do domu, bo czuje się niekomfortowo. Poza tym, jeżeli idzie o światło, to ja wam tu teraz tego nie pokażę, ale to światło jest bardzo skupione, to znaczy ma bardzo tam ten promień skupiony, skoncentrowany w środku. W terminologii latarkowej to jest, zdaje się, spot, potem mamy ten taki, ten spil rozrywający się i takie bardzo mocne odcięcie. To nie jest takie mocne odcięcie, jak tutaj w tej latarce Zakrzyn, ja wam też pokażę tę latarkę, bo bardzo ciekawa, za dwie dychy to jest absolutnie ciekawa. Natomiast to jest bardzo skupione światło, to nie jest światło szerokie. Pokażę wam takie porównanie luźne z Armytekiem, z którymś z tych mocniejszych trybów, gdzie Armytek oświetla wszystko, a to oświetla po prostu jedno miejsce bardzo mocno, bardzo jasno. Jak kto lubi, ja lubię szerokie światło, natomiast rozumiem, że tak jak właśnie ja bym chciał sobie działeczko oświetlić, czy tam pola sobie oświetlić, czy coś, to wtedy takie skupione światło jest ok. Sam się przymierzam do tego, żeby sobie kupić Wurkosa TD01C, który ma ponad 1000 metrów zasięgu, tam prawie ponad kilometr jest, no i też ma skupione światło, bo musi mieć siłą rzeczy skupione światło, no ale to jest takie moje, wiecie, chciejstwo, zobaczymy jak to wyjdzie. Taka latarka po prostu ma za zadanie świecić gdzieś dalej, ale umówmy się, C7 też była latarką o skupionym świetle, mimo że do pracy gdzieś w pomieszczeniach lepsze by było rozlewające się światło szerokie, tak jak znam z Armyteka mojego, Wizarda, już nie wspomnę dalej nazwy, bez głupia, ale tego najlepszego podobno, bez wersji LR, no to jest rozlewające się światło, ja lubię, jak pracowałem przy jakimś płocie wieczorem czy coś, jako miałem czołówkę, to było fajnie. Tutaj mamy światło bardziej skupione, ale znowu takie światło jest na dłuższy dystans lepsze, możecie sobie słupy oświetlać, jak potrzebujecie, bo jesteście elektrykami. Pozdrawiam jednego z moich widzów, któremu Peruna sprzedałem, też gość miał bardzo duże pojęcie na temat tego, co robił i mówił, więc to zależy od potrzeb, może wam nie pasować takie światło, jak mi nie do końca pasuje, a możecie lubić po prostu bardziej skupione, dalej świecące światło niż bliżej świecące, ale bardziej rozproszone. Taka specyfikacja tego urządzenia, coś takiego dostajemy. Jeżeli idzie o optykę, to nikt tu nic nie napisał, czy to jest tir, czy nie. Natomiast jeżeli idzie o reflektor, to tutaj jest skórka pomarańczy, czyli nie jest żaden taki gładki odbłyśnik i nie mamy też żadnego plastra miodu, który by dodatkowo rozpraszał to światło. Więc no, trzeba przyznać, że taki, a nie inny zestaw dostajemy, innej wersji nie ma. Przejdźmy do podsumowania, bo się rozgadałem zupełnie niepotrzebnie. Pewnie nie chcecie słuchać tego, co się tutaj rozgadałem. Używałem tej latarki ponad tydzień, codziennie, wieczorem. Mogłem sobie poświecić, posprawdzać, jakieś testy sobie porobić z innymi latarkami. No nie mam nic, co ma 2000 lumenów. Używałem Armyteka w charakterze poglądowym, takim tylko, wiecie, rzuconym. I tam używałem jakiegoś słabszego trybu. Czasami z Q8 porównywałem, ale tam jest 6 diod, to też jest inaczej, bo to światło się inaczej rozkłada i z daleka widać, jak te 6 diod jest. Więc no powiedzmy, że te testy no też nie są syntetyczne, to są moje odczucia, mi bliżej do Kuby Klawitera niż do Detroit Borga, gdzie opowiadał wszystko, co było z danym sprzętem. No obaj robią technologię, więc no, nie gniewajcie się, nie wiem, czy ktoś jeszcze Detroit Borga
oglądał. Ja lubiłem bardzo, to były takie recenzje bardzo szczegółowe, no ale też dużo czasu zajmowały. Więc mi bliżej do Klawitera, ale też takiego, powiedzmy, śmiesznego, czasami olewczego specjalnie podejścia nie mam. Więc latarkę tę bardzo polecam. Ja uważam, że to jest świetna alternatywa dla C7, a to dlatego, że kosztuje o 200 zł mniej niż C7. Tę latarkę bardzo polecam, bo to jest latarka za 100. Jak nie potrzebujecie mieć, wiecie, zapasu ogniw, bo macie 21700 w domu albo 18650 i jest wam to obojętnie i nigdy tego ogniwa nie wyjmiecie, dopóki się nie zużyje, no to oczywiście czemu by nie? Ja uważam, że za 120 zł taki zestaw cech z wodoodpornością, z tym zakręcanym kołnierzem, co na razie w jednym Sofirnie widziałem, z tym takim sterowaniem intuicyjnym, wiecie, tym takim lekkim dotykaniem, no moja żona to była oszołomiona z tym, co się tu działo. Mówi, tu się dotyka tylko i tak można i koniec i nie trzeba wciskać mocno. Super to jest. Naprawdę mi się podoba. Mamy USB-C, mamy 2000 lumenów, daleki dystans, skupione światło. Uważam, że latarka domowa, do takiego użytku domowego, że się bierze, sprawdza się. Ludzie mówią, że to jest patrolowe, nie? Że ktoś może patrol robić. No dobra, jak się bawimy w żołnierzyków, to możemy tak robić. Natomiast latarka domowa, gdzie trzeba coś przyświetlić, zobaczyć, czy dziki pod płotem nie łażą, albo czy sarenka w szkodę nie wchodzi, absolutnie na plus. I uważam, że jakbyście ją jeszcze poniżej 100 wyrwali, to słuchajcie, no ogniwa o tej pojemności, no co prawda 21700, ale w Polsce zabezpieczone potrafią połowę tego kosztować, więc za 100 świetna latarka, naprawdę, jedna z lepszych. I jakbyście chcieli brać C7, to zastanówcie się najpierw nad tą, no bo C7 jest mocniejsza, chyba świeci dalej, na pewno będzie mocniejsza, bo to był absolutny tytan wytrzymałości, może to nie poziom Armyteków, ale naprawdę to była świetna, robocza, wytrzymała latarka. Tu nie mamy zakresu temperatur, w jakiej ona pracuje, no ale też nie każdy mieszka w Arktyce, no wiecie, o co mi chodzi, po prostu ta latarka jest normalną, taką użytkową latarką do domu, jakbyście potrzebowali dużej latarki, czy do samochodu, czemu by nie, za 100 naprawdę, za 100 120 zł, to naprawdę warto sobie ją kupić, zamówić od Chińczyków, jeszcze jak tę smyczkę dostaniecie, a nie tak jak ja, to już zupełnie super. No i dziś widziałem nakładkę, że można z niej zrobić lampę, ale jak szukałem po AliExpressach i innych tych, to nie znalazłem. A na stronie widnieje, że coś takiego można położyć. No ale od biedy to można coś innego wymyślić. Może jakąś średnicę zmierzyć i od Wurkosa albo od Sofirna kupić nakładkę i też będziecie mieli lampę. Więc to jest wszystko kwestia kreatywności i trochę takiego, wiecie, kombinowania jak to w Polsce. Ale dla mnie ta latarka mocno na plus. Jak się zastanawiacie nad C7, to ja polecam też tą do rozważenia. Czemu by nie? Nie jest idealna, ale za te pieniądze nie ma ideałów. Tak trzeba. I to by był mój jakiś tam werdykt. I to by było wszystko na dziś, więc jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw pod nim łapkę. Najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem. Ciebie nic nie ominie, mnie algorytm doceni, więc jeżeli doceniasz moją pracę, pozwól docenić mnie algorytmowi. I jeżeli już jesteś starym wygą na tym kanale i to wszystko zrobiłeś, to możesz oczywiście wspierać ten kanał poprzez wpisywanie w komentarzach Ataczewski, ale to tylko w wypadku, kiedy nie masz nic do powiedzenia, a po prostu chciałbyś wspierać moją działalność w internecie i walkę z tym przebrzydłym, skynetowym algorytmem YouTube'a. Komentarze są oczywiście dla was wszystkich. Piszcie, komentujcie, piszcie, co sądzicie o tej latarce, czy wam się podoba, czy nie, czy macie lepsze alternatywy, co o niej sądzicie, czy nie jest za duża, czy nie jest za droga, czy nie jest... design wam się nie podoba, czy coś. Mi się podoba, jest taki skandynawski, właśnie, skandynawski design, taki estetyczny, taki, wiecie, taki jak, trochę jak niektóre graty z Ikei jakieś, albo ze sklepów takich skandynawskich, no to typowo, to mniej więcej jest taki design, mi się bardzo podoba, ale wypiszcie, co sądzicie, chętnie podyskutuję, chętnie porozmawiam, pokłócę się czasami, jedyne o co zawsze proszę, to o kulturę wypowiedzi, na to zawsze zwracam uwagę. No i na samym końcu warto wspomnieć, że znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale na YouTube, ale również na Instagramie, na Twitterze, X-ie, Threads, na TikToku, na fanpage'u tego kanału, na Facebooku, gdzie można do mnie pisać, tak jak i zresztą wszędzie, oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się w tradycyjny sposób, dlatego trzymajcie się tam ciepło i pozdrawiam.